Wiersz, który za chwilę Państwu przeczytam, wyszedł spod biura mojego serdecznego przyjaciela, Jerzego Skoczylasa, lidera wrocławskiego kabaretu Elita. Pomyślałem sobie, że to dobre miejsce i dobry czas, aby z tym wierszem Państwa zapoznać. Gdy trudne chwile zsyła los i ludzie w kiepskim są nastroju, popatrzmy sobie prosto w oczy, przekażmy sobie znak pokoju. W czas, kiedy zło dotyka nas, dzieją się sprawy wielkiej wagi, dodajmy sobie mądrej siły, przekażmy sobie znak odwagi. A gdy krzykacze wiodą spór, nie mając nic do powiedzenia, darujmy sobie chwilę ciszy, przekażmy sobie znak milczenia. Gdy zamiast łączyć dzielą nas, gdy mało zgody, życzliwości, czujmy, że obok stoi brat. Przekażmy sobie znak jedności. Gdy ciężar spraw przytłacza nas i świat daleki w środku nocy, zapalmy lampę albo znicz. Przekażmy sobie znak pomocy. Gdy ktoś pokpiwa zgodła z flag, substytut dając miast wartości, stójmy przy swoim, to nasz dom. Przekażmy sobie znak polskości. Gdy pseudonaukowców chór egzystencjalny wiecie spory, po ludzku mierząc Boży świat, przekażmy sobie znak pokory. A kiedy ciepły przyjdzie czas i słońce łan pszenicy złoci, gdy pachnie łąka, szumi las, przekażmy sobie znak dobroci. Gdy stół za stołem bliski krok, otwarte drzwi witają gości, gdy biały obrus, świeży chleb, przekażmy sobie znak radości. I chociaż znowu kiedyś świat utonie w chmurach i w zamieniu, podajmy sobie ciepłą dłoń. Przekażmy sobie znak nadziei. Care for music.
miłość, miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Chciałbym się jeszcze z Państwem podzielić jeszcze jednym wierszem. Znowu autorstwa Jurka Skoczylasa. Jak pisać o papieżu wiersz?
jak wątłe rymy poubierać postać, co nauczyła nas, jak żyć i również jak umierać. Uzbroił go najwyższy Pan w mądrości i dobroci cnoty, a żył jak Chrystus od narodzin przez nauczanie do Golgoty. Pokazał nam, goniącym wciąż za marnym ziemskim powodzeniem, że ludzką wartość mierzy się służbą, modlitwą i cierpieniem. Przemierzał świat i uczył nas, jak iść przez życie prostą drogą, choć dobry Pan doświadczył go zamachem, bólem i chorobą. Zgarbiony człowiek, drżąca dłoń i postać krucha jak opłatek. A taka siła, taka moc, że potrząsnęła całym światem. Że rozpadł się tyranów tron. Jak on to zrobił? Jak postąpił? Poprosił, żeby zstąpił duch. I duch posłuchał go i zstąpił. Umacniał nas, poprawiał świat, uczył modlitwy i radości. I przykład dał, jak kroczy się od lat młodości do świętości. A odszedł pięknie, tak jak żył. Żegnany tłumów oklaskami, lecz dobry Bóg wysłuchał nas. I spójrzmy, nie jesteśmy sami. Dziś z okna Ojca krzyża znak kreśli swą dłonią uśmiechnięty i patrzy na nas jasna twarz. Błogosławiony Ojciec Święty. Państwa do wspólnego wykonania ulubionej pieśni naszego papieża Barka. My będziemy śpiewać i grać zwrotki Państwo refren, dobrze? Także zapraszam serdecznie.
nie Panu innemu, jak naszemu proboszczowi drogiemu, który nam udzielił tej wspaniałej gościny. Wielkie brawa i wielkie, wielkie dzięki za wielką pomoc w realizacji tego koncertu, tego projektu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Również wielkie podziękowania dla naszych sponsorów, dzięki którym ten koncert, drodzy Państwo, mógł się odbyć, a są nimi Katolickie Radio Rodzina, Polska oczywiście Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Federacja Polek w Kanadzie, Pani Teresa Janik, Home Life Realty Incorporation, Restauracja Orbit, do której w gościnne progi serdecznie Państwa zapraszamy, Polimex Travel, Timex Natural Food, Fundacja Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Artex Imported Incorporation, a także drukarnia Nowa Printing. Serdecznie dziękujemy, a najgoręcej dziękujemy Państwu, naszym największym sponsorom, dla których naprawdę warto takie rzeczy robić. Wielkie dzięki, drodzy Państwo. Dziękuję wszystkim świętym, do których modlimy się o te potrzebne łaski każdego dnia. Ale moi kochani, z całego serca pragnę podziękować dzisiaj i myślę, że będę wyrazicielem was wszystkich świętemu Janowi Pawłowi, temu, który z okna niebieskiego, jak słyszeliśmy, nam nieustannie błogosławi i dzięki któremu dzisiaj jesteśmy w tej świątyni. Nie byłoby tej świątyni, gdyby on kiedyś, jak widzicie tutaj za mną na banerze, gdyby nie powiedział, uczyńcie to dzieło milenijnym dziełem Polonii Kanadyjskiej. Gdyby on przez te wszystkie lata nam nie patronował, nie interesował się tym, jak żyje Polonia Kanadyjska, jak się rozwija to milenijne dzieło. Ksiądz kardynał Dziwisz powiedział, budujecie Kościół tysiąclecia. Ksiądz prymas Polski, świętej pamięci Józef